Foodback, czyli popularna Zośka, zbiera coraz więcej swoich zwolenników. Sanockie Gimnazjum nr 2 zaprosiło Michała Ostrowskiego, półfinalistę programu Mam Talent i jednocześnie mistrza świata w grze w Zośkę. Półtora roku temu, oglądając reality show Mam Talent, dostrzegłem pana Michała Ostrowskiego, który wykonuje różne ekwilibrystyczne techniki podrzucania szmacianej piłeczki. Oczywiście reklama tego to Zośka. Skojarzyło mi się to z nazwą naszej szkoły, czyli Gimnazjum imienia Królowej Zofii. Pomyślałem, że fajnie byłoby na święto szkoły zrobić dla młodzieży atrakcyjną imprezę troszkę pod innym kątem, nie do końca patetyczną, ale na wesoło. Okazało się, że kontakt z panem Michałem to strzał w dziesiątkę. Jest to bardzo fajny, życzliwy człowiek, pomimo tego, że mistrz świata w tej dyscyplinie, pomimo tego, że półfinalista Mam Talent, jest bardzo życzliwie nastawiony do krzewienia tej dyscypliny, jest współorganizatorem Mistrzostw Polski, które odbywają się w Lubaczowie, jest współorganizatorem Mistrzostw Europy, które odbywają się w Strzelnie. Dlatego stwierdziłem, że byłoby miło zaprosić go do nas, aby pokierował działaniami w tej dyscyplinie. Przygoda Michała z Zośką rozpoczęła się 11 lat temu. Teraz, gdy w tej dyscyplinie osiągnął już prawie wszystko, chce zaszczepić swoją pasję wśród najmłodszych. Niektórzy pływają, niektórzy grają w piłkę, niektórzy skaczą z wyż. Ja zacząłem grać w Zośkę. Wprawdzie nie jest to sport oficjalny, sport niszowy, undergroundowy, ale na pewno jak zobaczycie, ile trzeba wysiłku, żeby tą Zośkę przyjąć, podbić i żeby nie upadła, to na pewno będzie można nazwać to mianem sportu. To jest doba internetu, komputerów. Dzieci są, myślę, mniej sprawne niż były kiedyś, niż my czy nasi rodzice byli. Dlatego mogą nauczyć się przede wszystkim tej koncentracji, tego przyjęcia Zośki, kopnięcia, koordynacji ruchowej. A drugą rzeczą jest charakter, bo żeby dobrze to robić, trzeba poświęcić dużo na to czasu i trzeba być cierpliwym. Więc jeśli nauczymy się cierpliwości przy Zośce czy przy innym sporcie, to na pewno przyda się w życiu. Plany organizatorów nie kończą się jedynie na warsztatach. Chcą stworzyć drużynę najlepszych sanockich zawodników, która weźmie udział w Mistrzostwach Polski. Myślę, że dzisiaj sprzedamy w cudzysłowie Zośkę dla młodych, tę pasję, ten podejście do tego sportu. I jeśli będą tylko chcieli, bo do niczego nikogo nie można zmusić, to na pewno wyłonimy najlepszych i być może uda się, że zdobędą jakieś miejsca w konkurencji dla początkujących na Mistrzostwach Polski. Po czerwcu wyłoni się reprezentacja Sanoka, która weźmie udział w Mistrzostwach Polski, które odbędą się w Lubaczowie. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie, szczególnie ci uczniowie ze szkół podstawowych, ciężką pracą i treningami, w którymś momencie dojdą do wprawy mistrza. Występ Michała wzbudził zachwyt u młodzieży, która już dziś zapowiada, że zamierza ćwiczyć, aby znaleźć się wśród reprezentantów Sanoka w footbagu. Był to ciekawy sport, bardzo mnie to zainteresowało. Podoba mi się, jak zawodowcy to robią i też bym chciała przynajmniej połowę z tego, żebym coś umiała. Oglądałam w telewizji, jak tam grał, to spodobało mi się po prostu. Ogromnie mi się podoba. Podoba mi się ogólnie ten cały sport. Tak, będę ćwiczyła codziennie.